Hej, hej, hej! Tutaj Dazalek i zagram sobie kolejną grę Surgeon Simulator 2013. Nowa gra to jest symulator operacji, jakie będziemy robić. Jak widzicie, to jest nasza ładna rączka. Mamy tutaj czarny zegarek, oczywiście osobiście, wolę jakiś inny. Ej, co, tak jakieś dziwne przyciski mam? Dobra, jest godzina 17:29. Ty, chwila. Taka naprawdę jest teraz godzina. Chwilka, zobaczę. O, rzeczywiście taka jest godzina w realu. Nie wiem, jak to liczy. Jak to wie, kiedy, o która jest godzina i takie tam. Ale... fajnie. Dobra. Controls, what the fuck, rączka, dobra, podnosimy ją. Chcę wsadzić, ja chcę dyskietkę, o, dobra, może być. Ja nie mówię, jak ja to trzymam, o Boże, jest. Dobra, jestem spragniony, chcę się napić, pusta butelka. Kole. Dobra. Jakieś proszki są. Nie dzwoni mi telefon. Dziwne. Halo? O, nie, nie, nie. Ja cię nie puszczę. Chodź tu, chodź tu. Holiday. Nie. Rękę mi urwie, kurde. Przepraszam. Dobra, jakieś tu prochy. Spróbujmy je podnieść. Ja chcę proszka. Mam? Dobra, chyba nie mogę wziąć tych proszków. Nie mamy. Nic nie ma tutaj. To wyrzucamy do śmieci. Dobra. Zrobimy sobie trochę, może oczyścimy tutaj. W ogóle nasze biurko, bo jest trochę brzydko i pozepsute. Nie! Klawiatura mi spadła znowu! Chociaż mam myszkę. Pograjmy sobie chociaż. Dobra. Chcę tą dyskietkę włożyć. Tylko... nie wiem, w którą stronę, czy to w tą, czy w drugą. Zobaczmy. Równam. O, o, chodź, chodź. Chyba nie w tą stronę. Dobra. Jakoś obrócić się będę musiał. Nie. Obróć. Odwróć się. Nail it. Może wiecie co, w następnym odcinku może mi się uda to obrócić, bo na razie mam lekkie problemy. Nie! Dobra, trudno. Mogę wyłączyć telewizor? Dobra, może wiem, może tak. Dobra, może przejdźmy do gry. Czyli Operations, Achievement, Exit Options. Ja wezmę Operations, ale... chociaż nie. Dobra. Incomplete, możemy zagrać. Heart Transplant, przeszczep serca. Dobra, jedziemy. O, cię chyba przewróciliśmy, straciliśmy przytomność. Siema, Bob. Podobno to jesteś Bob. Siema, siema. Co masz pod tym fartuszkiem? No, nie widzę, nie widzę, pokaż. Ofu. Boże. Myślałem, że tam nie wiem, nie cukierka zostawisz, a tutaj. Chciałem Pokemony na gwiazdkę. Ej, ty. Żyjesz? Dobra, śpi, potem znowu to ostatni patch, bo jest ładniejszy. Mogę coś kliknąć? Nie?
Dobra, trudno. O, ten jest woreczek z krwią. Nie mogę go podnieść. Dobrze. Kolejna pusta butelka, no kurde. Ja chcę pełną wody. No, podnieś to. Kubek też jest pusty, więc po co mi on tutaj, prawda? Dobra, bierzmy się do roboty. Grałem. Zegarka też nie chcę, a taki ładny. Grałem już w demo tej gry, więc około wiem, co mam robić. Ale dobra. To jest jeszcze takie poprawione bardziej. Dobra, może. Dobra. Oj, przepraszam. Ja nie. Dobra. Może tak. Ej, podnoś to. Dobra, to wszystko. Wiem, co robię. Jestem mistrzem obsługiwania młotka. Wiem, co robię. Spokojnie, nie bójcie się. Tak się zachowuje profesjonalistka. Profesjonalista z młotem. Dobra, ty już nie będziesz potrzebny nam. Ostalewista, baby. Może trochę opróżnimy to tutaj. Weźmy garść. O! Hej, potrzymaj to dla mnie. Spadło, widzisz? Dobra, teraz musimy tamto. Tamto wyjąć, Jezu. Coś mi nie chce wyjść, te płuco. Nasz pacjent krwawi, ale zaraz. Czy dotrze. Wątróbka. Wątroba. Sorry. Wątroba wypadła nawet. Nasz pacjent krwawi, musimy wziąć zieloną strzykawkę. Tak, wiem trochę o tej grze. Zielona strzykawka zapobiega krwawieniu, a niebieska, gdy niestety się dźgniemy tą strzykawką przez przypadek. Ej, piło, piło. Ja wiem, że szukasz dziewczyny, ale to nie ten moment, okej? Okay? Poczekaj, piło, spoko. A niebieska strzykawka uspokaja nasz organizm, gdy zażyjemy tej zielonej strzykawki my sami. Ja wrzucę tę strzykawkę do środka, może. Może będzie dobrze. Radliko. Ale piękna, ale ja nie chcę. Nie, zielona strzykawka! Dlaczego? Kurde. Ja chciałem tylko to radio wyrzucić. Bob, potrzymaj dla mnie. Sorry, no nie chciałem w ciebie bić tym radio. Potrzymaj dla mnie to radio. Spokojnie, nic nie widzisz. O. Słyszycie to? Bicie serca jest takie ładne. Dobra. Musimy włożyć trochę do tej dziurki mocniej naszą rękę. Nie wiem, czy mi się uda to. Chyba nie. Skoro Bob tego nie widzi, to. Haha. Co mu? Nic nie wiesz, nie wiem, co się tutaj dzieje. Patrz. Przesuń się. Patrz, co ci przez cały czas pokazywało. Dobra, nasz pacjent krwawi. Ej! Ja nie prosi. No ale dużo. Ja nie prosiłem radia we wnętrznościach naszego Boba. Dobra, musimy przeciąć ten przełyk, czy tą rurkę od naszego żołądka, więc weźmiemy do tego piłę. Jak widzimy, nasz doktor bardzo ładnie złapał tą piłę. On jest profesjonalistą też, jeśli chodzi o trzymanie pił. Tylko nie wiem, w którym miejscu przeciąć to. Dobra, może piła nie jest najlepszym sposobem. Dobra, położę to tam. Skalpel weźmiemy. Szczetniemy może skalpelem, może się da. Spokojnie, wiem co robię. Tamto ci tylko to nie krwawi, spokojnie. O, może to mam dobrze tam na górze. Spokojnie, Nie, nasz pacjent krwawi, oczywiście. Jak ja cię naprawdę przeciąć? Nasz pacjent coraz bardziej krwawi, a my nie mamy tej naszej zielonej strzykawki. Musimy uważać, żeby nie było mocniej.
Dobra, będziemy używać tego. To jest bardzo, bardzo niebezpieczna wiertarka. Może to pana zabić, ale ja jestem ostrożny. Spokojnie, ja chcę tylko to przeciąć. Nie, to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Piła, młotek. Zaraz nasz pacjent się wykrwawi. Szybko. Bierzmy skalpel i musimy przeciąć to. Trudno. Wiem, że to pogarsza sprawę, ale. No kurczę. Nie. Proszę. On chce jeszcze żyć, jest za młody, żeby umierać. Jak ja mam to przeciąć? Czym? O! To ja to miałem tam przeciąć? Nie! Szło tak dobrze. Nasza wiertarka dalej rani naszego pacjenta. I my nie możemy tego zatrzymać. Zginął. Ponieważ zapomnieliśmy wyłączyć naszą wiertarkę. Ona dalej molestuje. Szło tak dobrze. Dobrze, ludzie, wracamy. Mam nadzieję, że dzisiaj w tym oto miejscu uda nam się. Dobra. Spokojnie. Dobra, pierwsza faza, zdjęcie tego fartucha. Dobrze. Godzina 17:40. Ho, 10 minut już. Może tym razem rozwalimy nasz żebra. Oto tym. Spróbujmy. Nie, jak widać, szkło dobrze na to nie działa. Potrzymaj to dla mnie, Bob. Dlaczego wszystko spada? Dobra. Wody nie chcę. Albo dobra, wiesz co, może zostań, może to przez ciebie. Może użyjemy czegoś innego, jak na przykład tej wiertarkę. Nie wiem, czy to dobry pomysł będzie, ale dobra. Teraz będzie śmierć. Wiecie co, rozwaliłem to, ale. Niewystarczająco. Nie, to chyba nie był dobry pomysł. Weźmy naszego młotka, on jest dalej chyba najlepszy. Ze wszystkim. Spokojnie. Tak jak już mówiłem, jak wiem, jak się tym posługiwać. Jestem mistrzem w posługiwaniu się oto tym narzędziem. I trzeba zawsze posługiwać się tym ostrym końcuszkiem, który jest wybudowany na tym. Na tym młotku. Żeby wydobyć wszystkie nasze wnętrzności, musimy wsadzić tam ten młotek i wtedy kręcić bardzo chaotycznie, ale ja tego nie zrobię, ponieważ bym go zabił. Musimy trochę tam posprzątać. Nasz pacjent krwawi, chociaż tego nie pokazuje. Nie pokazuje się na ile mililitrów sekundę on krwawi. Nie wiem dlaczego. Dobra, wyrzucamy wszystkie kości niepotrzebne. O, a dobra, mogliśmy od razu płuca wziąć. Czemu nie? Spokojnie. Spokojnie, Bob, wszystko będzie dobrze. Ja mam bardzo zgrabną rękę, jak widzisz. Więc wyjmę to. Nie wiem się. Ha. Tak. Spokojnie. Już prawie. Dobrze, będzie dobrze. Spokojnie. O, i widzisz. Masz nową czapkę. W końcu będziesz miał dziewczyny. O, Bob, ty zalotniku. Dobra, wątroba, tam widzę wątrobę. Tak mi się wydaje. O, wątroba masz. Zjedz. Wątroba jest bardzo dobra. Wątróbka bardzo dobra jest, bo
wspomaga w regeneracji krwi. Dobrze będzie. Nasz pacjent krwawi, musimy mu dać zieloną strzykawkę. Zieloną, a nie zegarek. Jezu. No właśnie. Kurczę. To się dzieje, gdy strzykniemy sobie przez przypadek sami tą zieloną strzykawkę. Można, w skrócie można powiedzieć, jesteśmy naczpani. Tylko... Teraz mu to strzyknąć. Dobrze, spróbujemy. Może mi się uda. I... Jeszcze krwawi. Spokojnie. Krwawi. Dalej. Musimy rzucić o tą strzykawkę, żeby się obróciła. Nie wiem, czy ją teraz wyrzuciłem, nie widzę. Jest takie naćpane, że nie wiem, co się dzieje. Dobra, ale około coś widzimy. Bierzemy skarpel i ucinamy tą... ten żołądek. Już wiem, że na dole trzeba ciachać. Ciachaj na dole. O, o, już ucięliśmy, spokojnie. Dzisiaj odniesiemy sukces, proszę państwa. Nie chciałem tej kości brać. Szkoda, że nie mamy psa. Kurde. Weronika, pamiętaj, żeby kupić psa. Dobra. Tak, panie doktorze, zamknij się, teraz pracuję, nie widzisz. Dobra. Nie możemy wyjąć tego. Może... Może gdybyśmy nie byli naćpani, by nam się udało. Może to przez to, nie wiem. Jezus! No wyjmuj to! Nie kciukiem! Przecież może to da radę. Kciukiem, kciukiem go, kciukiem. No właśnie, tak, będziemy mieli takie coś nieskończoność, dopóki nie weźmiemy niebieskiej strzykawki. Nie wiem, czy to jest zielona tutaj, czy niebieska, ale wiem, że piła mi przeszkadza w tym wszystkim i nie chcę tutaj. To co to jest chyba? Nie wiem, jaka to jest strzykawka, czy niebieska, czy jaka, czy zielona? Zielona! O nie, zielona nie chcę. Ja chcę niebieską. Jeśli mi wypadła niebieska strzykawka, to będzie bardzo źle, no. Strzykawko! Może jest gdzie indziej, tutaj. Nie. Znajdę cię. Ja nie chcę być taki naćpany, kurde. Tam jest bodajże jak... Tak, tak, tam, to ona, to ona. Tylko ją wyjąć jakoś kciukiem trzeba. Spoko. Chyba jednak nie spoko. Nie, no nie wyjmiemy tej, ludzie, strzykawki. Jest za daleko. Musimy operować naćpanym gościem. Wszystko będzie dojrze. Dobrze. Bodajże słyszałem, że za przejście, jak jesteśmy naćpani, przejście tej misji, dostaniemy jakieś osiągnięcie. No to się zobaczy. O nie, panie doktorze, co się panu naszemu pacjentowi stało i niestety ma na policzku jakiś żołądek. Dlaczego? Dobra, weźmiemy teraz może skalpel. Kolejny i wytniemy serce. Ale tak, żeby go nie zranić. Spokojnie. Serce bije mocno. Ale nie ma się czego bać, bo ja wiem, co robię. Trzeba mocno nasłuchiwać, że jak... O Boże. Że jak nasze serce już przestanie bić, to znaczy, że jest odcięte. Dobrze, nas pacjent bardzo krwawi szybko. Co prawda nie jakoś bardzo, ale krwawi. Musimy wziąć na to strzykawę i mu strzyknąć to oko.
I... A, jak miło już. Pan nie krwawi, no proszę, i to takie nie wybolało. Pan się tak boi zastrzyków i co? I nic się nie stało. No. O nie! O nie! O nie, o nie, o nie! Wrzuciliśmy nasz skalpel tam. No powiem tak, to jest bardzo niedobrze, ponieważ naszemu panowi, gdy już wszystko załatamy i będzie na przykład biegał, to będzie go coś ciągle kuło w środku jego wnętrzności. No serce już nie bije! Tak, 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 bardzo dobrze. Teraz wystarczy je wyjąć tylko. Jak? Tak, tak. Chyba by nam się uda, ludzie. Dobra, serce jest tutaj. Mam jeszcze 2762 ml krwi, więc chyba się uda, wrzućmy to. Ale, proszę pana, zanim to wrzucę, położę to serduszko tutaj. Wezmę mój zegarek, ponieważ nie wiem, gdzie jest. O, jest tutaj. I proszę pana. Dawaj ten zegarek. Dawaj ten zegarek, ule. Nie chcę długopisu. Ja poniosę ten zegarek, ludzie. Dobra. Ponieważ pan taki dzielny i pan wytrzymuje bez serca, już dam panu ten nowoczesny zegarek. Proszę. Będzie się tam utrzymywał, a my bierzemy to czyste serce. Mam nadzieję, że to jest czyste oczywiście. I... Tak! Yeah! Tak to się robi metodą Dazolka. Yeah! Dobra. Looks fine to me. I'm sure he will lie. De? Dobra, nie chodzi mi tutaj o ocenę. Dobra, udało nam się. Weźmiemy continue. O, dobrze, jesteśmy tutaj. Właśnie tego oczekiwałam. To będziemy tutaj zakończyć już. O. Ah, jest. Czyli mamy jednak w tą stronę wkładać. Będziemy tutaj już kończyć tą naszą rozgrywkę. I w następnym odcinku będziemy przechodzić operację Nerek. Jak miło. Mam nadzieję, że nam się podobało, ponieważ ta gra jest naprawdę walnięta, ale śmieszna. Myślałem, że zdobędę achievementa, że przeszliśmy. To nie dzwoni. Ej, Weronika, mówiłem, nie dzwoń do mnie. Klik. Klik. Dobra, odbiorę. Nie mogę odebrać. Co się dzieje? Halo? Ej, nie, nie! Słyszysz mi rękę! Aaaa! Znowu to samo. Dobra. Cześć. Cześć, telefonie. Tak, słyszę cię. Weronika, pamiętaj, żeby oni nie dzwonili do nas, okej? Okay? Jeśli zadzwonią, spisz ich numer i zadzwonimy po policję. Dobra, wy tego nie słyszeliście, spokojnie. Nasza dyskietka znowu utknęła w naszej ręce. Będziemy musieli chyba sobie sami zrobić operację palców, ponieważ mamy chyba jakieś, one są zepsute. Puść to! Tylko ja zaraz już miałem kończyć, tylko chcę... spróbować włożyć tą dyskietkę do tego odtwarzacza nowoczesnego HD. Weronika mi kupiła. Kurde. No chyba nie. Dobra. O, jeszcze zegarek mi spadł. Ej, skąd mam ten zegarek? Przecież chyba dałem to naszemu pacjentowi. On miał się ucieszyć. Dobra. Nie będziemy tego więcej przedłużać. Dobra, no to będziemy kończyć tą naszą zabawę. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy operować, jeszcze raz powiem, nerki.
Oczywiście w następnym odcinku raczej mi się już uda włożyć tą dyskietę do środka i zobaczymy, co jest na tej dyskietce i co będziemy mogli robić. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą nie wiem, czy wiecie, czy nie, która jest oto na tym naszym biurku, ale wam jeszcze nie pokazuję. No dobrze, to do zobaczenia do następnego razu. Narka, macham, macham, widzicie, macham. Tak, tak, już prawie, tylko ją podnieść i wsadzić. Tak, wsadź, wsadzaj. O, tak! Co my tutaj mamy? Jakiegoś Tekena, dobra, możemy mu pograć. Klawiaturę, żebym widział, co klikam. Przecież moja głowa jest taka mała, że nic nie widzę. Chcę podnieść moją klawiaturę do... A może na myszce mogę coś robić? Nie, nie, klawiatura! Weronika, zapisz, żebyśmy zamówili nową klawiaturę. Okej? Okay?